ma co ukrywać, że pierwszy mecz nam nie wyszedł. To nie była nasza pełnia możliwości, potrafimy grać dużo lepiej. Natomiast jesteśmy na dobrej drodze, żeby tą pełnię naszych możliwości pokazać. Na pewno mecz, który odbędzie się w poniedziałek, będzie lepiej wyglądać. Wierzymy, że uda nam się w tym meczu wygrać, natomiast też zdajemy sobie sprawę z tego, że z takim samym założeniem przyjedzie do nas Piast i czeka nas bardzo ciężka przeprawa. Ale to, co było, zostawiamy już, tyle przeanalizowaliśmy mieć bardzo, bardzo dokładnie. Wiemy, co zrobiliśmy źle i te błędy już się nie będą powtarzać. Cieszę się, że mogłem zadebiutować i szkoda, że przegraliśmy. Głupią bramkę dostaliśmy, bo było na końcu i to tak podwójnie trochę to boli. No ale trzeba patrzeć do przodu, to był pierwszy mecz, będziemy o każdy punkt walczyć, no i patrzymy do przodu. Ale bardzo się cieszę, że mogłem zadebiutować, chociaż na parę minut. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej minut, ale muszę się pokazać w treningu i będę walczył o moją pozycję. Pomiędzy meczem z Miedzią a Piastem jest bodajże 10 dni, także jest sporo tego czasu na ciężki trening w środku tygodnia. Tak też jest, trenujemy dzisiaj, jutro po dwa razy. Można powiedzieć, że trochę trzymamy poziom z obozu, kiedy ta intensywność była bardzo wysoka. Wszystko zmierza do tego, że na mecz z Piastem będziemy przygotowani na idealnie. Mam nadzieję, że dużo kibiców przyjdzie, będzie nas wspierać, będziemy tego potrzebować i na pewno będziemy walczyć 90 minut, nawet więcej, żeby zdobyć 3 punkty. W środę dwa zaplanowane treningi. Pracy miało być trochę mniej niż na obozie, ale my cały czas po prostu mocno pracujemy. No i dobrze, że tak dobrze pracujemy, że dużo pracujemy, bo sezon jest długi, musimy być fizycznie bardzo dobrze przygotowani i jesteśmy, nie? Ale chcemy być jeszcze bardziej, bo chcemy po prostu jak najwięcej osiągnąć w tym sezonie. No i będziemy mocno trenować, chociaż jest fajna pogoda, jest bardzo ciepło, ale każdy jest motywowany i każdy jest skoncentrowany na następny mecz.